Punkt czwarty, to też o tym przedsiębiorcy mówią, ja o tym mówiłem nawet jeszcze w mojej kampanii prezydenckiej, bo zwracają uwagę na kolejny element niesprawiedliwości tego systemu, niesprawiedliwości traktowania przedsiębiorców. To nie jest fair, że jeżeli ktoś idzie, pracownik idzie na zwolnienie lekarskie, to pracodawca, mimo że opłacał swoją część składek za tego pracownika, musi jeszcze płacić koszt jego zwolnienia przez pierwsze 33 dni tego zwolnienia. To państwo powinno robić. Po to ZUS-owi płacimy składki. A więc to ZUS powinien pokrywać od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego pracownika jego chorobowe świadczenie, jego zwolnienie lekarskie. To powinno się już wydarzyć dawno, a ponieważ się nie wydarzyło, to ktoś musi o tym powiedzieć głośno, że ma się wydarzyć jak najszybciej.